na samym końcu są pokazane wyrenderowane obiekty, jak to może wyglądać w silniku, jeżeli przerzucimy je wszystkie do odpowiedniego jednego narzędzia, którym już jest 3D Max, ale miejsce, w którym będziemy tworzyć grę, czyli silnik 3D. To już widzimy proste finalne rendery. Właściwie tak w skrócie wygląda droga, którą przebywa się z oprogramowaniem takim jak 3DS Max podczas tworzenia gier komputerowych. Były to oczywiście nie wszystkie kroki, w każdym przypadku ta praca wygląda inaczej, dlatego staram się na początku pokazać, że wybór tego oprogramowania zależy od tego siebie, od naszych potrzeb. Mam nadzieję, że udało mi się w pewien sposób przedstawić i przybliżyć w sposób, w jaki jest ta gra stworzona. W takim razie z mojej strony to już wszystko. Jeżeli ktoś by miał jeszcze jakieś pytania, to można zadać. Tam mam to 2010. Pytanie trudne, ale jeżeli można tak pytanie tutaj rzucę, to myślę, że około 10 tysięcy złotych. Oczywiście odpowiedniki darmowe, które są na rynku, spełniają też większość z tych wymagań, które mamy podczas tworzenia gier. To było szybkość od 7 razy szybciej, czyli około kilku godzin zajmuje czas stworzenia takiego modelu. To zależy od umiejętności modelera. Im więcej ktoś modeluje, to oczywiście krócej to zajmuje. To jest trudne pytanie, ponieważ zacznijmy od tego, że programowanie też zależy od naszych preferencji, czyli to, w jaki sposób są nazwane funkcje, w jaki sposób one działają, w jaki sposób się przełącza między wartościami, w jaki sposób można skonfigurować skróty klawiszowe, to jest specyfika naszej klasy, czyli program bardziej pasuje do naszych wymagań tego, czy wolimy klikać prawym klawiszem w osie, czy lewym. W jaki sposób są te funkcje przedstawione, to jest jedna rzecz. I kolejną rzeczą to jest oczywiście to, jaka jest zawartość tego oprogramowania. Oczywiście w Maxie, jako że to jest komercyjny i dość drogi produkt, wszystkie funkcje pojawiają się dużo szybciej, a przynajmniej większość funkcji. I oczywiście jest też support ze strony producenta, który pozwala nam, że tak powiem, kierować to, aby uzyskać pomoc. Do gotowej animacji. Tak, to jest rzecz, której nie zdążyłem tutaj dzisiaj zrobić. Taki model trzeba oczywiście z odpowiednio przygotowaną siatką trzeba umieścić na szkielecie, czyli czymś takim, jak to jest pokazane po prawej stronie. Szkielet jest to zbiór elementów 3D, które są ułożone w hierarchii, jedno zależy od drugiego i mają różne dodatkowe własności, które pozwalają nam uprościć animowanie. I po umieszczeniu takiego szkieletu, czyli
czyli po procesie skinowania takiej postaci. Po prostu trzeba ten szkielet zanimować za pomocą najczęściej animacji poklatkowej albo animacji motion capture, czyli z przyrzucania od razu ruchu z ruchu rzeczywistego do komputera. Wystarczająco? To zależy też od silnika. Różne silniki obsługują różne modele, różne formaty modeli i to zależy, jakie są tak naprawdę wymagania tego silnika. Ponieważ jeżeli mamy produkt, w którym będziemy potrzebowali na przykład kilka warstw mapy V, więcej niż potrzebny jest, to będziemy musieli wybrać inny rodzaj zapisu tego modelu. Często można się spotkać z formatem .x, z formatem .dfx, ale większość silników ma swoje formaty, które po prostu przenoszą te informacje, które są potrzebne i w taki sposób, żeby jak najmniej pamięć o tym wspomniał. Można generalnie już robić coś, co jest warte uwagi. Oczywiście to wszystko zależy od naszej determinacji, jeżeli będziemy siedzieć dzień w dzień cały czas przy programie, to możemy taki efekt osiągnąć bardzo szybko. Dokumentacja do takich programów jest zazwyczaj dobra. Informacje, jakie możemy na różnych forach znaleźć, czy w internecie też myślę, że pozwalają na szybką naukę. Tym bardziej jeszcze dodam, że jeżeli znamy już jeden pakiet, to przeniesienie się z jednego do drugiego to jest zmiana przyzwyczajeń tylko i nazw niektórych funkcji, które znamy w innych miejscach. Także po poznaniu pierwszego pakietu filozofia raczej jest podobna i nie sprawia to żadnych problemów. No dobrze, to w takim razie dziękuję za uwagę.